Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejny SSD, tutaj gdzieś Wam podlinkuję jakieś inne modele, które były na kanale. Dzisiaj jeden z topowych modeli Samsunga w standardzie PCI 3.0x4, bo oczywiście są już PCI 4.0x4, ale tamte wymagają chłodzenia i nie wszystkie laptopy też je obsługują. Tutaj topowy przedstawiciel właśnie PCI 3.0, model 970 EVO Plus. Oczywiście NVMe, ale PCI Express 3.0, model o pojemności 2 TB, to był najwyższy model, jeżeli chodzi o pojemność dla tej serii. Wydajność w zasadzie topowa, jeżeli chodzi o standard PCI 3.0, 3500 MB zapis i odczyt mniej więcej oczywiście. To jest wersja już po faceliftingu, rewizja druga, która według niektórych jest pogorszona, ale w praktyce może być nawet lepsza od wersji pierwszej, a mianowicie opakowanie już jest pionowe, zmieniono kontroler. W modelu poprzednim mieliśmy spadki po wyczerpaniu bufora około 400 GB do chyba 1800 MB na sekundę zapis, a w tym nowym modelu bufor jest zdecydowanie większy, bo 115 GB, więc na dłużej wystarcza, a potem spadki są chyba na poziomie około 1000 MB na sekundę, jeżeli dobrze pamiętam. Ja raczej i większość użytkowników, myślę, że aż takich ilości danych nie przekopiowuje zbyt często, więc w praktyce ten model może dzięki tym 115 GB pamięci podręcznej być nawet wydajniejszy w praktyce. Jeżeli chodzi o same kości 2 TB, kontroler z buforem jest również pamięć podręczna DRAM. A więc nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Zaczynając od opakowania, tekturowe, ekologiczne. Pamiętajcie o tym, że poziomy opakowania horyzontalne były starej serii, w nowej w zasadzie już wszystkie w tej chwili są w pionie. Pojemność 2 TB, o tym informuje producent. Mamy datę produkcji, ona gdzieś tutaj będzie, oznaczenie modelu i data produkcji. Słuchajcie, gdzieś ją tutaj widziałem, o, będzie tutaj. Jest to model 970 EVO Plus, za tą produkcję 7 maja 2022, więc z Korei, więc chwilę tutaj poleżał w magazynie. Mamy również drugą stroną, gdzie mamy w kilku językach informacje o modelu, 5-letnia gwarancja producenta, a Samsung produkuje te modele u siebie właśnie w Korei. Zobaczmy, co zawiera zestaw sprzedażowy. Blister plastikowy. Teraz powinno być to lepiej widoczne. Sam napęd malutki. Mamy dwie kości z pamięcią. Kontroler, pamięć podręczna i to wszystko. W zasadzie kontroler mamy z tej strony. Tutaj mamy kości pamięci. Tu mamy pamięć podręczną, czyli cztery kostki. I to całość, każda o pojemności 1 TB. Z drugiej strony nie mamy kompletnie nic. Tutaj jest pusta płytka, czyli tak naprawdę napęd jest jednostronny. Jeżeli chodzi o naklejkę, to ona chyba musi pozostać ze względu na gwarancję. Mamy informację o modelu, 2 TB, linia 970 EVO Plus, NVMe protokół wspierany, produkt Korea i wyprodukowany w maju 2022 roku. Oczywiście w fabrykach Samsunga. Co istotne, pobór prądu 3,3 V i 2,7 A, jeżeli chodzi o zużycie prądu maksymalne. Oczywiście druga strona jest, słuchajcie, całkowicie pusta. Jest to SSD jednostronny, nie dwustronny. Te 4 czy 8 terabajtowe wymagają już najczęściej dodatkowych kości na drugiej stronie. Tutaj mamy dwa moduły po 1 terabajt, jeżeli chodzi o pamięć. Tutaj mamy pamięć podręczną DRAM, a tutaj mamy ten nowy kontroler Samsunga. Thank you.
Jak wyglądały testy syntetyczne, widzieliście przed chwilą. Ja podsumowując ten materiał, mogę tylko polecić Samsunga 970 Evo Plus, szczególnie w tej wersji 2-terabajtowej. Model topowy, jeżeli chodzi o PCI Express 3.0 razy 4, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje PCI Express 4.0 bądź też nie chce używać dodatkowego chłodzenia, bo tamte napędy już często się nagrzeją na tyle, że trzeba je niestety chłodzić, to jest to ciekawa i dobra opcja. Na co dzień różnic większych między 4.0 a 3.0 nie ma, zwłaszcza jeżeli w dobrej cenie można nabyć 970, to myślę, że warto. Z plusów, 5 lat gwarancji, sprawdzona technologia Samsunga, wysoki limit zapisu danych, jeżeli chodzi o terabajty, nic tylko polecić. No, może gdyby cena standardowa była nieco niższa, ale zawsze można szukać promocji, w których ten napęd ostatnio często bywa, a wtedy myślę, że każdy, kto go zakupi, będzie zadowolony. Napiszcie w komentarzach, jakich wy używacie dysków SSD, czy są to modele Samsunga, Western Digital, Cruciala, czy też innych producentów i czy jesteście z nich zadowoleni, jaki to standard PCI Express 3.0, czy też 4.0. Jeżeli oczywiście materiał się wam podobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął wam żaden nowy film. Zapraszam was również do oglądania innych filmów wideo na kanale. Hej, hej!